Stadninie Pistaki Bay gościliśmy z kamerą już niejednokrotnie. Każda z organizowanych tam imprez była na wysokim poziomie i cieszyła się sporym zainteresowaniem chicagowskiej Polonii. Jednak ta, o której za chwilę powiemy, przerosła nie tylko nasze, bądź co bądź wygórowane, oczekiwania. To jest pierwsza taka impreza tutaj w Chicagolandzie. Mamy bardzo dużo pikników, imprez podobnych do siebie. To jest coś nowego i może to świadczy o tym, że Polonia potrzebuje czegoś nowego. Fundacja You Can Be My Angel zrobiła cudowną robotę promując tą imprezę. Mam nadzieję, że popularność naszej stadniny na rynku polskim też w jakimś stopniu się przyczyniła do zgromadzenia tak dużej liczby ludzi. Mamy dzisiaj 22 czerwca, Noc Świętojańska, to jest temat tej imprezy. Jest cudownie, mam nadzieję, że się wszyscy dobrze bawią. Super impreza, super miejsce i super cel. Jesteśmy tutaj, żeby ratować Wiktorka, a równocześnie celebrować polską starą ludową tradycję. Wiktorek ma 4 lata w tym momencie, od 3 lat walczy z rakiem. Mieszka w Polsce, mieszka w Zygmuntowie koło Kogina. A miał już 2 nawroty raka. W marcu tego roku skończył się protokół leczenia w Polsce dla niego. W Polsce lekarze nie mogą zrobić już nic. Jedynym takim światełkiem nadziei to jest wysłanie go na leczenie przeciwciałami anty-GD2, które nie jest dostępne w Polsce, nie jest refundowane przez Ministerstwo Zdrowia, więc rodzice muszą sobie sami z pomocą ludzi dobrej woli uzbierać pieniążki na to leczenie. Ale widząc co tutaj się dzieje, a ja myślę, że do końca czerwca uzbieramy pieniążki przynajmniej na pierwszą wpłatę. Jeżeli uzbieramy 20 tysięcy dolarów, on już jutro może na tą terapię wyjechać. Wspomagamy rzeczywiście inicjatywę You Can Be My Angel. To fundacja, która już od roku czasu skutecznie pomaga dzieciakom. Dlatego coraz więcej osób, także i osoby z mediów, angażujemy się, pomagamy. Chcemy wspierać takie inicjatywy, chcemy rzeczywiście pomagać dzieciakom. Tym bardziej, że 100% pieniędzy wędruje do Polski dla dzieci chorych. Dlatego też jesteśmy tutaj, pomagamy, wspieramy fundację You Can Be My Angel. To myślę, że także i taki powrót do pięknej tradycji, że wszyscy razem jesteśmy po to, żeby pomóc. Każde wydane lub oddane w dobre ręce 20-30 dolarów może zmienić komuś życie, pomóc komuś. Gdy możemy pomóc komuś namacalnie, jednej osobie, jest to widoczne, głaszcze nas po serduchu, zapewnia nam miejsce w niebie. Nie wierzę w piekło, w związku z tym idziemy wszyscy do nieba, ale ci, co pomagają, mają je zapewnione. Ja myślę, że ludzie już są zmęczeni tymi piknikami i tego typu z imprezami. Ta impreza jest inna, można się przejechać na koniu, można zjeść kiełbasę z ogniska. Na każdej imprezie można zjeść kiełbasę z ogniska, ale to miejsce jest specyficzne. I właśnie to przemawia za tym, że ta impreza jest taka fajna. Ja myślę, że nasza dusza taka słowiańska, jeśli tylko usłyszy, że gdzieś na zewnątrz, poza miastem, w stadninie, w fajnym miejscu spotykają się rodziny, jest zaproszenie, jest impreza, to nas gdzieś przyciąga to zaproszenie. Dlatego też to nie jest wielkie zaskoczenie, chociaż imprez nie brakuje w Chicago i w okolicach. Cieszę się, że ta propozycja spotkała się z aprobatą i ludzie chcieli tutaj przyjść i tutaj pomóc dzieciom chorym na nowotwory. Myślę, że się zmienia, że ludzie ogólnie się troszeczkę budzą. Nie warto patrzeć na koniec własnego nosa. Nie jesteśmy tu sami, nie jesteśmy tu po to, żeby swoje ego karmić. Jesteśmy tu po to, by poczuć się jednością i pomagać wszystkim. Pomagać, ile można. Jesteś tyle warty, ile jesteś w stanie pomóc drugiemu człowiekowi. I aniołki robią niesamowitą robotę. Także impreza wielką gębą, z wielkim rozmachem.
Ja czytałam legendę o kwiecie paproci. Właściwie próbowałam ją przeczytać, bardziej opowiadam swoimi słowami, jako że ona jest smutna bardzo, a nie po to tu przyszliśmy tak naprawdę, żeby się smucić. I zapewnialiśmy rozmaite atrakcje dzieciom. Wiadomo, że kiedy się pracuje z fundacją You Can Be My Angel, tych atrakcji nie brakuje. Następną atrakcją, którą będziemy robić, to będzie konkurs wianków na najładniejszy wianek. I później z kolowodem tych wianków przejdziemy do jeziorka, które jest na terenie Stadniny. Mamy przygotowane takie krzyżaki na te wianki. Będziemy te wianki ze świeczkami puszczać do wody, łącznie z balonami, które w tej chwili już zaraz się zaczną pompować. Każdy może sobie do tego balonika włożyć swoje jakieś życzenie i w momencie, kiedy będziemy szli nad jezioro, te wszystkie balony zostaną wypuszczone. Mamy loterię z bardzo atrakcyjnymi nagrodami. 3 nagrody ufundowałem na dzień dzisiejszy, ze względu na to, że to jest bardzo wygodny cel. Są 3 nagrody po $200 w sesji zdjęciowej wykonanej przeze mnie albo w studio, albo po prostu na jakiejś okazji imprezy, baby shower, birthday albo w plenerze, zależy kto jaką sobie życzy, prawda? Dałem się wyciągnąć z pracowni po prostu za uszy. Przywieźli mnie tutaj, ponieważ akurat nie mam środka lokomocji. Cały sprzęt, siekiery, dłuta, piły, upał wiadomo, ale to mobilizuje, mówiłem już, zdaję egzamin z rzeźby. Na widoku przy wszystkich zachęcam młodzież, małe skrzaty próbowały rzeźbić, starsi panie, nawet było 3 anioły były u mnie też praktykować, były zachwycone, umówiliśmy się na lekcje po prostu. To jest dopiero początek, zaczynam dzisiaj po prostu tą akcję i podejrzewam, że będę na każdym jakimś takim spotkaniu, które będzie organizowane przez fundację. Mamy malowanie buzi, mamy balony, mamy maskotki, a mamy przejażdżki końmi, to już Piotr Balawander ze Stadniny nam to gwarantuje. Konie mają bardzo pozytywny wpływ na psychikę dziecka. Uczą obowiązku, uczą tej bliskości i kontaktu między człowiekiem a zwierzęciem. Mają również bardzo, bardzo duży wpływ, jeśli chodzi o terapię dla dzieci opóźnionych troszkę, dla dzieci, które wymagają tego, żeby jakiegoś czynnika, które by otworzyło to dziecko. Fundacja i my w jakimś tam stopniu jesteśmy podobni. Oboje próbujemy pomagać. Oni na większą skalę, ja na troszkę mniejszą, ale jak widać w połączeniu sił wyszło całkiem fajnie. Nie ukrywam, że trochę baliśmy się, że przy takim natłoku imprez, które odbywają się w Chicagolandzie w dniu dzisiejszym, no i też mamy Święto Bożego Ciała, nie liczyliśmy, że aż tak dużo ludzi nas zaszczyci swoją obecnością, ale ja myślę, że to jest fajne, to jest bardzo dobry znak, że ludzie chcą połączyć zabawę z pomaganiem, że wybrali naszą imprezę, bo nie tylko mogą się fajnie bawić, ale przy okazji mogą coś dobrego zrobić, czyli przyczynić się do tego, żeby uratować Wiktorka w jego walce z rakiem. Szlachetny cel, co tu dużo ukrywać. Fajne zwierzątka, kocham konie, świetna atmosfera, paru znajomych, których nie widziałem kupę lat. Cóż więcej. Jak się Kaczorowi Donaldowi podoba ta impreza? Zarąbiście, fajnie. Donald jest z fundacji You Can Be My Angel, także więc cały czas Donald pracuje tutaj dla nich. A jak dzieci traktują Kaczora Donalda? O super, uwielbiam, zarąbiście. Myszka Miki pomaga choremu Wiktorowi z Polski, który jest bardzo ciężko chory na raka. I właśnie po to zorganizowaliśmy dzisiaj tutaj tą imprezę, tą noc świętojańską na rzecz malutkiego Wiktora.